jakim mówiłem zawodnikom, co na pewno to będzie bardzo ciężki mecz z dwóch powodów. Dlatego, co to taki mecz po przerwę, mieliśmy trochę wolnego i okazało się, że wszystko jest dobrze, jesteśmy przygotowani, no okazało się, co w ogóle jest po drugiemu wszystko. Po prostu co postanowiliśmy, nad czym pracowaliśmy w treningach, nic nie zrobiliśmy na boisku. Zrobiliśmy takie błędy, które nie powinniśmy zrobić i naprawdę po naszych błędów Turów bardzo dobrze wykorzystał nasze błędy i trafiali. Trafiali bardzo dobrze z dystansu i wszystko. Wszystko im wychodziło, no nam nic. Na początku nie pokazaliśmy się z dobrej strony, zaczęliśmy bardzo słabo. Potem przewaga tylko się zwiększała, nie na naszą korzyść, nie mogliśmy tego odpracować, ale tak sumując, mam nadzieję, że to, co się stało, to jest takie ćwiczenie i po prostu wykorzystamy to w przyszłości i będziemy lepiej grać. Jestem bardzo zadowolony ze wszystkich zawodników. Pokazaliśmy naprawdę po raz kolejny i to z tego się zawsze cieszę, że zespół pokazuje charakter, że zespół walczy, że zespół chce wygrywać. Wygraliśmy z liderem przekonywującym stylu. To oczywiście się liczy dla nas, ale rzeczywistość jest taka, że mamy bardzo ważny mecz w środę, pucharowy. To jest niezmiernie ważne spotkanie dla nas w układzie tabeli, w pucharze. Także na pewno musimy się koncentrować. Niemniej jednak zagraliśmy bardzo dobre zawody. Wydaje mi się, że jest wyjątkiem ostatnich kilku minut w czwartej kwarcie i może dwóch minut, kiedy dość niepotrzebnie daliśmy wrócić do gry zespołowi ze Słupska. W drugiej kwarcie nasza przewaga była bezdyskusyjna, co widać na tablicy i bardzo się z tego cieszę. Zrealizowaliśmy wszystkie założenia, jakie mieliśmy. Wydaje mi się, że udało nam się powstrzymać najsilniejsze strony Słupska, coś czego Słupsk do tej pory, o czym wszyscy mówili, że bardzo dobrze funkcjonuje w szybkim ataku, wrzuca za trzy punkty, także udało nam się to zniwelować. Także z tego się bardzo cieszę. Uważam, że zespół ze Słupska to bardzo dobry zespół, który pokazał w pierwszej rundzie naprawdę fantastyczną koszykówkę i odniósł naprawdę kilka bardzo dobrych i trudnych zwycięstw, także tym bardziej to zwycięstwo nas cieszy. Bardzo dobrze graliśmy zespołowo, graliśmy z dużym szacunkiem do siebie i przede wszystkim nasz plan gry był bardzo dobry, naprawdę podkreślam to, plan gry był super i nam się powiodło, wykorzystaliśmy to, powiodło nam się, wygraliśmy, strzelcy byli super, wszyscy obrona była super, po prostu było świetnie. Bardzo nam się podobało, jestem bardzo zadowolona.